W tym odcinku mam dwie listy z danymi i chciałbym na tej liście po prawej stronie oznaczyć kolorem te osoby, które występują również w tej liście z lewej strony. Na przykład spójrz, Lilianna, potem występuje Tomasz, więc na Tomaszu chciałbym ustawić kolor, on występuje tutaj. Julita występuje w tej liście z lewej strony, więc na niej, w tej liście z prawej, też chciałbym ustawić kolor. Odwrotną czynność pokazywałem już kiedyś w filmie XF023. Tam oznaczałem kolorem komórki, które nie występowały na wzorcowej liście. Tutaj zrobię dokładnie odwrotność, czyli oznaczę kolorem te komórki, które występują w jakiejś wzorcowej liście. Zaznaczam ten obszar, na którym chciałbym ustawić te kolory, więc wszystkie dane z tej drugiej listy i wchodzę w formatowanie warunkowe. Formatowanie warunkowe znajdziesz w narzędziach głównych. I pod formatowaniem warunkowym kryją się różne opcje i skorzystam z opcji nowa reguła. W okienku, które się pojawi, wybiorę pozycję użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. I zbuduję formułę. Użyję w tej formule funkcji licz jeżeli. Ta funkcja przegląda jakiś obszar i liczy, ile jest komórek w tym obszarze spełniających określone kryterium. Więc ja powiem tej funkcji, aby ona przejrzała te wszystkie osoby z tej listy wzorcowej. Naciskam średnik i teraz należy powiedzieć, co ta funkcja ma policzyć w tym zaznaczonym obszarze. I ja bym chciał, żeby ta funkcja liczyła wystąpienia tych kolejnych osób z tej tutaj listy, więc zaznaczę pierwszą z tych osób. Adres tej komórki F3 odblokuję, tak aby ta formuła, która się automatycznie skopiuje tutaj w dół przy formatowaniu warunkowym, tak aby ona mogła zliczać wystąpienia tych kolejnych osób, czyli Marioli, Tomasza, Julity i tak dalej. Teraz, jeżeli z takiego zliczania wyjdzie więcej niż 0, będzie to oznaczało, że taka osoba znalazła się w tej liście po lewej stronie. Więc za nawiasem wpiszę znak większe niż i wpiszę 0. Więc jeżeli z tej formuły wyjdzie prawda, czyli z tego zliczenia wyjdzie jakaś wartość większa niż 0, oznacza, że więc większe niż 0 oznacza to, że jakaś wartość występuje na tej oryginalnej liście. I wówczas chciałbym ustawić jakiś format, więc kliknę w przycisk Formatuj, wybiorę na przykład to zielone tło, klikam OK, OK i spójrz, oznaczył nam Excel kolorem te pozycje, które występują na tej liście z lewej strony. Teraz mogę takie pozycje oznaczone kolorem wybrać lub te bez koloru wybrać, na przykład korzystając z filtrowania. Włączę szybko filtr i jeżeli rozwinę pole filtrowania, to mam pozycję filtruj według koloru i mogę albo wybrać komórki, na których jest ustawiony kolor, albo komórki, na których nie ma ustawionego koloru, wybierając opcję brak wypełnienia. Spójrz, jedna i druga opcja doskonale działa. Co teraz zrobisz z takimi osobami? To już oczywiście Twój wybór.